Okej, jesteśmy w firmie Burnat. Kazik nam teraz opowie, według wielu opinii pszczelarzy, który zresztą widzieliście na Facebookach czy w YouTubie, często jest opisywany, że ul Burnata, powszechnie taka opinia jest znana, że jest najlepszy. Dzisiaj chciałem zadać pytanie Kazikowi, dlaczego ich ul według wielu ludzi, użytkowników jest najlepszy. Powie nam, co wyróżnia ten ul od innych uli, które są w Polsce na rynku. O, dzień dobry, witam wszystkich. Przede wszystkim chcieliśmy podziękować za takie komentarze, że ktoś to dostrzega i ktoś widzi nasz trud, wkład w produkcję. Dlaczego są nasze ule dobre? Jest kilka takich rzeczy, o których warto powiedzieć. Przede wszystkim jakość i kolejne co to rozwiązania. Zacznijmy od jakości. Ule ze styropianu w naszej firmie są wykonywane w ten sposób, żeby były w miarę lekkie, ale bardzo twarde, o czym nasi klienci bardzo często nam przypominają. Ule są wymalowane farbą elewacyjną fasadową i jeszcze zagruntowane po to, żeby utrzymywały się jak najdłużej czyste, a jak dobrze wiemy, często przy pracy w pasiece mamy ręce brudne lub rękawiczki z propolisu, co ułatwia brudzenie elementów, a gdy ul jest zagruntowany po malowaniu, ułatwia nam bardzo czyszczenie tego ula lub utrzymanie higieny. Przejdźmy do rozwiązań. Zacznijmy od daszka. Wentylacja, co ułatwia nam utrzymanie suchego ula w środku. W górnej części mamy przykryte to folią, dzięki czemu żadne gradobicia lub wożenie rodzin piętrowo nie przeszkadzają. Ten ul jest naprawdę wytrzymały. To znaczy, gdzie jest ta folia? Okay. Folia jest wtopiona tutaj. To już jest jakieś rozwiązanie. Wtopiona jest w styropian folia, dzięki czemu przedłuża to żywotność tego daszka. Jak dobrze wiemy, często układamy ule do transportu jedna na drugiej. Okuty element plastikiem. Ktoś by mógł powiedzieć, może niepotrzebne. Nie ma tu styczności z pszczołami, nie ma propolisu. Każdy nasz element jest okuty plastikiem, co gwarantuje jakość, co przekłada się na opinię pszczelarzy. Jak tutaj możemy zobaczyć, taka fajna pieczątka, kontrolę jakości. Każdy element przez proces produkcji, czyszczenia, malowania przechodzi później przez kontrolę jakości, co potwierdza nam, że ul trafi do klienta i ten klient na pewno będzie w 100% zadowolony. Daszek z poszerzeniem, tak zwanym okapnikiem. Dla pszczelarzy, którzy chcą, mamy również daszki bez okapnika, bezfelcowe, które mają wymiar korpusa. Nie wychylają się nam poza obrys korpusa. Podkarmiaczka, która już pojawia się u nas w którymś elemencie, jest to podkarmiaczka pasująca do każdego elementu. Są to rzeczy, które... jeśli wymiar ula mamy taki sam, pasuje nam do ula Ostrowskiego, czy do ula Wielkopolskiego, podkarmiaczka uniwersalna do karmienia syropem i tak jak w wcześniejszym przypadku opowiadałem, do karmienia ciastem. Podkarmiaczka jest ociepleniem górnym ula oraz przedłużeniem wentylacji, co któryś raz z kolei potwierdzam. Pod podkarmiaczką, jeśli nie chcemy mieć wersji takiej bardziej bogatszej i nie chcemy mieć powałki do podkarmiaczki, co ułatwia bardzo ładnie pracę, musimy mieć folię. Folia jest po to, żeby rozdzielanie podkarmiaczki od ramek nie było utrudnione, żeby pszczoły nie przyprofolisowały nam podkarmiaczki do ramek. Każdy z naszych korpusów, tak jak wcześniej mówiłem, jest okuty plastikiem, to przedłuża nam żywotność i jakość tego ula. Oczywiście korpus najczęściej używany w pasiece musi być jakościowy, musi być wytrzymały, wręgi na dłuto, co ułatwia rozdzielanie elementów, przedłuża żywotność korpusa. Teraz to jest bardzo ważne. Bardzo ważnym elementem w naszych ulach, co kiedyś było delikatnym... O, jak na coś mamy tylko 12. Bardzo ważnym tematem, który zawsze poruszamy i który był
takim impulsem do zrobienia innych wręgów z początku działalności naszej firmy niż konkurencja były wręgi obniżone. O co chodzi? Ramka ląduje pół centymetra niżej niż u standardowych producentów, dzięki czemu krata odgrodowa zawsze ląduje nam na ramki, nigdy na wręgi. Jest to bardzo ważne przy rozdzielaniu korpusów. Krata lądująca na ramki zawsze przy rozdzielaniu korpusów zostanie nam na ramkach. No właśnie, wtedy nie przyklei się do górnego korpusu. Dokładnie, nie przyklei się do wręgów. Przy rozdzielaniu nie porywamy tej kraty, nie gnieciemy pszczół, nie denerwujemy, a w tym właśnie momencie brakuje nam... Czyli to rozwiązanie zagwarantuje nam to, że ta krata zostaje tutaj. Dokładnie. I to w tym przypadku możemy zastosować kratę standardową, windurową lub kratę metalową. Wielkość ramek ląduje nam na ramkach, rozdzielanie korpusów już nigdy nie będzie dla nas miało jakiekolwiek problemu. O, dokładnie mamy tutaj pokazaną taką samą kratę. Korpusy z jednym korkiem, bardzo dobry chwyt boczny, co przy dużych pożytkach ułatwia nam to przenoszenie dźwiganie korpusów, dźwiganie, więc staramy się robić tak, żeby te nasze elementy były łatwe, solidne i dobre w rozdzielaniu, w przemieszczaniu. I cóż, jedna z trzech dennic, szybciutko o najprostszej dennicy, która występuje w naszej produkcji. Najwięcej komentarzy takich pozytywnych dotyczących waszego tutaj asortymentu to była dennica, że jako chyba, nie wiem czy pierwsi w Polsce, ale jako, no chyba pierwsi, chociaż nie jestem tego pewny, nie chcę to mówić, czy tak było, ale zastosowaliście skośną dennicę. Powiedz mi, dlaczego takie zastosowanie, co to daje, co to wnosi w rodzinie pszczoły? Są dwa najważniejsze elementy. Przede wszystkim, jeśli już pojawiłaby się jakaś wilgoć w ulu, głównie to chodzi o zimowlę, ułatwia to pozbycie się tej wilgoci w rodzinie pszczelej, a drugie co, to utrzymanie higieny. Dużo łatwiej czyści się taką dennicę. Jest jednak plus kolejny takiej dennicy, że mamy ją częściowo wysoką. Bardzo łatwo uwiesi się kłąb nam, szczególnie na ulach, gdzie zimujemy na jednym korpusie. Ale jeżeli któryś z pszczelarzy by na przykład miał problem, że przez to, że ta dennica częściowo jest wysoka, robią mu wczesną wiosną mocne, dzikie zabudowy, mamy taką krateczkę, która rozwiązuje cały problem. I to jest dorzucone w standardzie? Nie, do ula. To nie? Jest dla pszczelarzy, których to bardzo denerwuje i którzy nie chcą mieć tego problemu. Mamy kratkę na dziką zabudowę, która rozwiązuje ten problem. Co jest bardzo ważne, oczywiście wylotek poszerzony, czyli tak zwane większe lądowisko. Plus przy pasiekach wędrownych zabezpiecza nam zsunięcie się uli, co naprawdę bardzo dużo udrażnia wentylację w trakcie transportu, ten poszerzony wylotek, bo na przykład w naszych innych dennicach, które za chwilę pokażę, mamy krótki wylotek, gdzie dennica ma szerokość, długość korpusu i wtedy musi pszczelarz pamiętać o tym, żeby przy transporcie rodzin pszczelich zadbać o odpowiednią wentylację. I oprócz tego mamy jeszcze zasuwkę transportową i zasuwkę antyrojową. Pozwolę sobie jednak pokazać to, bo mamy zasuwkę transportową, którą oczywiście montujemy i demontujemy bez ingerencji do rodziny pszczelej. Zasuwka jest tak skonstruowana, że sama nam nie wypadnie. Taki haczyk, tak? Dokładnie, ma taki haczyk. Dobrze. Musimy ją odchylić, pociągnąć do góry i taki pomysł na kratkę antyrojową. Jest to rozwiązanie na 2-3 dni w pasiece 4. Jeśli pszczelarz czuje, że te rodziny naprawdę w dobrej kondycji, mogłyby mu się wyroić, nie ma czasu lub nie ma pogody na przeglądnięcie rodziny, zasuwa kratkę antyrojową. Jest to rozwiązanie, jeszcze raz powtarzam, na 2-3 dni. Zasuwa kratkę antyrojową, matka nam nie wyjdzie. Nawet jeśli rój by podjął próbę wyjścia, matka zawsze zostanie w środku. Pszczoły będą się musiały wrócić, nie stracimy na kondycji rodzin pszczelich. Powiedz mi, czy uformowanie w ten sposób wejść, czy czasami nie będziemy tutaj tracić dużo pyłku? Nie.
to jest, jeszcze bo wiesz, raz mówię, na pszczoły krótki, będą nosić. A, testy tylko na krótki okres. Czyli godzimy się na tą stratę, bo ja widzę, że jednak... Będziemy mieć straty, ale strata pół kilograma pyłku, myślę, jest do zniesienia, jeśli utrzymamy kondycję, silną kondycję rodzin. Na pewno nam trutni nie przejdą, więc jeszcze raz powtarzam, to jest rozwiązanie tylko kilkudniowe, ale mamy tutaj cofnięty wlotek, co ułatwia nam bardzo wentylację, jeśli przy wyjściu takiego roju było bardzo natłoczono tutaj pszczół, to jednak mamy zabezpieczenie wentylacji, żeby taka rodzina się nam nie przegrzała. Więc tu są takie podstawowe rozwiązania, co okucie dna, znowu okucie całe plastikiem, wentylacja i nawet dopasowanie elementu do elementu. Dennica pasuje jedna na druga, bardzo ułatwia nam to magazynowanie lub transport. I przy dennicach naszej firmy chciałbym również pokazać dennicę higieniczną i kilka słów o niej. Tak. Jest to na pewno jedyna na rynku dennica, która ma 5 w jednym. I szybciutko, no to jak to wszystko i jak to wszystko wygląda. Wersja dennica higieniczna. Siatka jest tak skonstruowana, że wszystko spada do szufladki. Nie za szufladkę, nie na szufladkę, bo to wszystko może pszczelarzowi przeszkadzać. W trakcie pszczelarzenia pszczelarz chce mieć dennicę z powierzchnią pyłku. Nie kupuje nowej dennicy, kupuje tylko siatkę strącającą pyłek. Montujemy siatkę, mamy dennicę strącającą pyłek. Nie chcemy mieć dennicy strącającą pyłek, chcemy mieć zwykłą, standardową dennicę, odwracamy szufladkę do góry dnem, mamy zwykłą, standardową dennicę. I to jest higieniczne w tym momencie, prawda? I to jest najbardziej higieniczna dennica, jaką wymyśliła natura w połączeniu z człowiekiem, bo nikt nie będzie lepszy w utrzymaniu higieny niż te 35-40 tysięcy pszczół w ulu. To dobrze wiemy, ale my jako producenci nie uczymy przelażenia, tylko udostępniamy produkt do przelażenia. Chodzi mi głównie o to, że czasami jak tego nie odwrócimy lub ule nie mają możliwości odwracania tej szuflady, to w tym momencie wiadomo, co tu się dzieje po zimie. Dokładnie. No niestety kilka lat użytkowania takich szuflad, wiemy, jak to wygląda, są czarne, są przebrudzone, ciężko to domyć, a tutaj przy poławianiu pyłku, no ona służy jako magazyn tego jako pyłku. Jako magazyn pyłku. To jest taki apel do pszczelarzy, kupując dennicę higieniczną, pamiętajcie o czyszczeniu tej szufladki. Pozostałości po rodzinie pszczelej, włoszczyzna, tam barciak bardzo szybko się zadomowi. Tak. I to już nie będzie dennica higieniczna. To jest w waszym obowiązku. I kolejne, piąte rozwiązanie dla pszczelarzy, którzy cenią sobie dennicę głęboką osiatkowaną. Na przykład do zimowli. Mamy coraz cieplejsze zimy. Mamy coraz cieplejsze zimy. Możemy w ten studzić, w ten sposób ostudzić zapał matki do czerwienia. Czerwienia. O, dokładnie. Co na pewno nie, nie przyszparza nam jakichś pozytywnych rzeczy w pszczelarstwie. Więc tutaj mamy 5 w jednym dennicę higieniczną, ale jeśli by ktoś i oczywiście zasuwka transportowa, zasuwka antyrojowa tak samo funkcjonuje do każdej z naszej dennic, a jeszcze w tym przypadku, jeśli byśmy na przykład pozyskiwali pyłek, możemy siatkę wentylacyjną zamontować z tyłu przy szufladce i teraz uwaga, zwiększa nam to wentylację pyłku w rejonie dennicy. Ten pyłek nigdy nie będzie suchy po czymś takim, oczywiście. Ale jeśli nie damy rady dzisiaj przyjechać do pasieki, co bardzo ważne jest, codziennie codzienne pozyskiwanie pyłku, pobieranie, ten pyłek będzie wstępnie przysuszony, on się nam nie zepsuje do jutra. To jest taka bardzo fajna informacja, gdzie troszeczkę oszczędzamy czas pszczelarza. I kolejnym produktem, które proponujemy naszym pszczelarzom, jest stricte dennica do poławiacza, do poławiacza pyłku. Czyli ta sama siatka strącająca pyłek, ten sam wymiar dennicy, ta sama szufladka. Tu też możemy wentylację zastosować, tak? Ta sama możliwość zastosowania dodatkowej wentylacji, możliwość zastosowania siatki higienicznej. Czyli proszę zauważyć, wszystko, co jest produkowane przez nas, jest w jednym wymiarze, pasuje jedno do drugiego. Co różni tą dennicę od wcześniejszej higienicznej? Dennica głęboka, ale pełna. Jest to bardzo dobra dennica, ma przestrzeń na zawieszenie się kłębu, a jak zauważyliśmy, dla pszczelarzy, którzy są stricte nastawieni na pozyskiwanie pyłku, jest bardzo ważna różnica temperatur. I na pewno
ta grubość dennicy, tej podłoża dennicy plus grubość szufladki zrobi taką izolację cieplną między ziemią a ciepłem rodziny pszczelej. To jest taka bardzo ważna informacja, gdzie przy dennicy głębokiej osiadkowanej mamy bardzo małą tą izolację termiczną, bo mamy tylko grubość szufladki. Dlatego pozostawiamy wybór pszczelarza. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.